Cieszymy się bardzo, że jesteśmy tu na Rynku Kazimierskim, aby zbierać krew dla potrzebujących, gdzie okres wakacyjny jest takim czasem zwiększonego zapotrzebowania na krew i jej produkty. Związane to jest z zwiększoną liczbą wykonywanych operacji. Niektórzy na wakacje ten czas poświęcają na swoje zdrowie, ale także i związane to jest z wypadkowością. Coraz więcej osób się rusza, a niestety wypadki drogowe występują. Także mamy dużo wypadków w rolnictwie, o czym się nie mówi, na placach budowy. Wiemy, że jest to czas, kiedy wszyscy coś wykonują i stąd też to zapotrzebowanie wzrasta. A pamiętajmy, że dawcy też mają wakacje. Wyjeżdżają, odpoczywają, więc ci stacjonarni, którzy zawsze systematycznie przychodzili, są niedostępni na CITO, żeby przyjechać i wspomóc potrzebującego pacjenta. Dlatego też staramy się dotrzeć w różne miejsca, gdzie wiemy, że jest dużo turystów, ale też jest i mieszkańcy, mogą spokojnie przyjść i podzielić się tym darem, bo krew nie jest lekiem, jest darem miłości do drugiego człowieka. Pamiętajmy, że jeżeli szpital potrzebuje dla pacjenta, dajmy 7 jednostek krwi, to znaczy, że 7 honorowych dawców z daną grupą krwi stoi przy łóżku tego pacjenta i ratuje mu życie. Dlatego też zapotrzebowanie jest duże. Pamiętajmy, że każdy z nas może być w takiej sytuacji, że będzie potrzebował krwi, dlatego przyjdź i podziel się z drugim człowiekiem tym najcenniejszym darem. Pięknie zapraszamy.